Dzień dobry, cześć. Moim gościem jest dzisiaj olimpijka Jelena Blagojewicz. No to jak to jest w tym Tokio, powiedz? Czuć tą atmosferę igrzysk, czy nie za bardzo? No, czuć, bo mi wczoraj przyjechaliśmy tutaj u wiosku. No, czuć, naprawdę. Dużo sportowca jest wszędzie, od naszego bloku, gdzie mieszkamy, do tam, gdzie jemy. Bardzo, no, bardzo taka pozytywna klima jest. Długo nie było wiadomo, czy te igrzyska w ogóle się odbędą, czy w ostatniej chwili nie zostaną odwołane. Czy to do Was też gdzieś tam docierało, czy raczej koncentrowałyście się na tych przygotowaniach już do pierwszego spotkania? No, ogólnie my przyjechaliśmy tutaj 6 dni temu. Byliśmy u jakiej chłopu miejscowości 2 godziny od Tokia. No i trenowaliśmy się, przygotowaliśmy się normalnie, ale czytaliśmy to na internetu, co się dzieje, o czym się gada, ale w ogóle nie myślałyśmy, bo jesteśmy tutaj, przyjechaliśmy, nie wiem ile godzin, jechaliśmy tym samolotem, lecieliśmy samolotem. I po prostu nie chodziło tu w głowę, że może być, że się odwoła. Także czytaliśmy, ale mieliśmy tak pozytywne nastrojenie cały czas, że już jutro zaczynam No normalnie, i super. Powiedz, będziecie na otwarciu tych igrzysk, czy raczej stawiacie na bezpieczeństwo, odpoczywacie i przygotowujecie się już na pierwsze spotkanie? nie? Nie, nie będziemy. Dzisiaj jest ta ceremonia, nie będziemy, bo bardziej o to chodzi, o bezpieczeństwo, bo już zaczynali tutaj sporo ludzi być pozytywno, także myślę, że nie powinno się robić. A ogólnie u nas tak jest tradycja, że kadra nie idzie na tę ceremonię, także zostanę tak jak jest. Co najbardziej, jak dotychczas zaskoczyło Cię w Tokio, w tej wiosce olimpijskiej, czy jest coś takiego? No, to co mówiłam na początku, to sporo ludzi, sporo sportowców. Ja, która wiem tak sporo tych, oglądam sport i wiem z tych sportowców, także widziałam ich wszędzie wszystkie i to jest dla mnie tak wow, niemożliwe. Wczoraj tutaj u nas, bo u nas jest Nowak Dziokowicz, także u nas jest taka impreza, że wszystkie muszą zrobić zdjęcie z Nowakiem, także to mi było tak wow, Nowak Dziokowicz, nie? Zdecydowanie. Ktoś pyta, czy moja córka chce dołączyć. Zdecydowanie chce dołączyć, ale może za parę lat, jak już będzie trenować. Wracamy do Jeleny, bo to jest to, co jest najważniejsze. Nie było was na WNL-u, więc tak naprawdę sporo kibiców nie wie, czego się spodziewać. Czujecie się przygotowane do tej imprezy i kogo stawiacie jako swojego największego rywala? No, tak, nie było już na WNL-u, ale gdzieś tam musiałyśmy troszeczkę odpocząć, musiałyśmy się lepiej przygotować, bo sezon, po korona sezonie jest tak, wszystkie fizycznie się czujemy bardzo słabo, ale na kogo stawiam? Brazyl, USA, to są zespoły, Włoszech, to są wszystkie zespoły, które na pewno będą walczyli o medal. Ja też zawsze mówię, że musimy patrzeć tylko na nas i grać naszą siatkówkę. Mieliśmy 2 miesiące do przygotowania i naprawdę myślę, że dobrze się przygotowaliśmy. Czuję się gotowa. słucham je, co ona gada. Ona tylko gada wow, więc wiesz, ona to, ciebie też słucha. To idź przynieś coś jeszcze. Idź przynieś coś jeszcze. Chcesz popatrzeć? Ale musisz być cicho. No cześć. No ona ci mówi cześć, Cześć. także trzyma za Cześć, was kciuki serduszko. zapewne. A powiedz, nie brakuje wam trochę tych meczów, które mogłyście rozegrać na WNL-u, a jednak miałyście okazję pewnie też z kimś tam sparować, przygotowując się do No tak, igrzysk. graliśmy z Belgradu trzy sparring mecze z Włoszkami. Na pewno brakuje, ale mówię, ważniejsze było, żeby odpoczęli i powiedzmy od początku zaczynali te przygotowania. Także i mieliśmy 2 miesiące do przygotowania za te igrzyska i potem za Mistrzostwo Europy. Na pewno gdzieś tam będzie brakowało to granie cały czas, ale mieliśmy dobre treningi, graliśmy też na treningami cały czas 6 na 6, także myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, a najważniejsze zdrowie. Wiemy, że jeżeli chodzi o igrzyska, tutaj dojazdy na hale treningowe są różne. Czasami miałeś już okazję być na tej meczowej hali, czy na razie jeszcze Nie, dostałeś te jeszcze nie. treningowe obiekty?
Powinnaliśmy wczoraj trenować, ale wczoraj przyjechaliśmy tak, że nie zdążyłyśmy. Dzisiaj trenowaliśmy u małej hali, a już jutro nie wiem, gdzie będziemy. Także pierwsza nasza okazja poznawania z halą, gdzie gramy, to będzie na mecz z Dominikaną. Proszę, no ale przynajmniej No. wiecie, czego się spotkać. Dominikana też ma ciekawy skład. Oczywiście ten Tak. dosyć chyba zaskakująco dobry występ na VNL-u, więc Tak, obawiacie się czegoś? Jakoś konkretnie się przygotowujecie? tak. No już zaczynaliśmy te przygotowania. Wiemy, że jak gramy z Dominikaną, zawsze są to takie ciężkie mecze, bo one też czasami potrafią grać i zaskoczyć swoją środkową, ale już poznamy te wszystkie zawodniczki, wiemy, co one potrafią zrobić. Na pewno ten pierwszy mecz zawsze jest inna emocja, także będziemy troszeczkę i zaskakowani i wszystko, ale już zaczynaliśmy się przygotować i na pewno będzie wszystko okej. Zaskakująca sytuacja, bo słyszałam, że kilka Kenijek wzoruje się, jeżeli chodzi o samą siatkówkę. Podejście do grania, przepraszam, na sekundę. No i co się stało? Przepraszam, już jestem oczywiście. Takie mam dzisiaj tutaj atrakcje, spowodowane tym, że jestem sama w domu. Przepraszam. Wracając do tematu. Kenijek kilka mówi, że wzoruje się na waszej siatkówce. Nawet podaje Tijanę Boskowicz jako liderkę, jako tą, na której się wzorują, jeżeli chodzi o granie. No chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Czy to jest dla was coś zaskakującego? No nie, już 2 roki temu na światowej. Oj, serduszko, co ty dzieje? Co ty dzieje? No, chciała po prostu zaistnieć troszeczkę. Ojej. Poznałyśmy się z Kenijkami już 2 roki temu i wiemy, że bardzo lubiły robić zdjęcie z nami i wszystko. Tak na pewno teraz już jak Tijana jest tutaj z nami, to dla nich to na pewno jest tak atrakcja. No tak, a dla was są to jakieś atrakcje, granie z takimi egzotycznymi zespołami? No Czy raczej jest. myślisz, że wtedy będzie trener Terzic chciał wystawić ten wasz drugi skład, no powiedzmy te dziewczęta, które nie mają okazji najczęściej pokazać się w pierwszej szóstce? One są takie atrakcyjne, bo po wyglądu, po stylu grania i wszystkiemu. A no, zobaczymy. My gramy z nimi, wydaje mi się, drugi mecz albo trzeci, także zobaczymy. Na pewno będzie wszystkie dziewczyny grały, bo poznajecie trenera, to na pewno da odpocząć. Jak ty widzisz swoją rolę w tym zespole na te igrzyska? No ja jako pierwszy bardzo się cieszę, że mam tu możliwość być u takiemu zespolu, spędzić to całe lato trenować z takimi dziewczynami, zawodniczkami, które są jedne z najlepszych na światu. A jaka moja rola? Moja rola jest, jak gdzieś tam nie będzie chodziło dobrze, żeby jako Joker chodziła na boisko i pomogła gdzieś tam swoją energią i gdzieś tam swoim doświadczeniem i to, co widzę z kwadrata. Także dziewczyny, które grają u mnie, na pewno i mają tutaj bardzo ważne zadania, to jest w każdym momencie chodzić na boisko i pomóc się dziewczynami. No tak. Czyli taka rola, która w reprezentacji Serbii nie jest ci obca, zdecydowanie. Nie, ja jestem przyzwyczajona i mówię to, powtarzam to, co mówiłam wcześniej, że jestem dumna i zadowolona i szczęśliwa, że jestem część tego zespola, bo naprawdę to są naprawdę najlepsze zawodniczki świata. No. No tak, to zdecydowanie prawda. A powiedz mi jeszcze, byłeś już na stołówce olimpijskiej, czy coś ciebie tam zaskoczyło? Bo polscy sportowcy mówią, że troszeczkę dziwnie, jak tak się siedzi z taką plexi obok. No, ja już miałam tu jedną raz okazję 2012 przed Londynem to robić, także
Wiem, jak to wszystko wygląda, ale mówię, wszystko jest naprawdę przepiękne, bo to jest, jak mówię, wszyscy sportowcy marzą o tym, także ja też marzyłam, marzę dalej, żeby było tutaj, także się bardzo cieszę. No to ja się też cieszę, bo ja też miałam okazję być w Pekinie i jest to wyjątkowe przeżycie, na pewno coś, czego się nie zapomni na całe życie, ale teraz to pytanie... Ojej, no przepraszam, chodź tu, chodź. Chodź, chodź, no chodź, no chodź. Chcesz też powiązać, tak? No to masz tutaj, co chcesz? Dziękuję. To, proszę, proszę. Proszę bardzo. Jest to takie wyjątkowe przeżycie, ale najważniejsze jest to, w co celujecie. Czy to jest ten złoty medal, bo tutaj wiadomo, że będą Amerykanki, będą Włoszki też w tym składzie, którego jeszcze nikt nie widział. No tak, będzie sporo zespołu. Amerykankie, Brazylkie, Włoszkie. Też my jesteśmy jedni z faworyta, bo już jesteśmy wicemistrzyniami, jak to mówię. Tak, także dużo rzeczy zależy od nas. Mówię, jesteśmy zdrowe i będziemy walczyli. I mamy sporo swoich szans, także musimy to wszystko pokazać na boisku, co trenowaliśmy i naprawdę wierzę, bo mamy bardzo fajny klimat i atmosferę u teamu, także też to, co mówiłam, bardzo dobre zawodniczkę, także na pewno będziemy walczyli o swoje cele i marzenia. Polscy siatkarze mówią często o tej klątwie ćwierćfinału, jaka ich dotyka. Czy wy też już troszeczkę myślicie o tym, co będzie dalej? No nie, myślimy, ale to nie jest tak, że musimy myśleć przecież na ten mecz z Dominikaną, jak otworzyć ten turniej, potem każdy inny, bo jest i Brazylia, i Japonia. Musimy pierwsze wygrać wszystko, żeby do tego ćwierćfinału przyjechali, nie? Czy żałujecie trochę, że te igrzyska są takie, że nie będziecie miały możliwości wyjść na jakieś inne sportowe rozgrywki? Tak, bo ogólnie tak wszystkie hale są bardzo blisko wioski, także bardzo szkoda, że nie będziemy mogli oglądać inne sportowe i szkoda, że nie będziemy mogli grać przed kibicami. Jeszcze tak na koniec zapytam, w polskiej reprezentacji często jest tak, że jeżeli nie idzie się na to otwarcie, no to wszyscy się oczywiście przebierają na galowo i w jednym z pokoi oglądają to otwarcie. Czy wy też coś takiego planujecie? No, dostałyśmy ubrania, dostałyśmy wszystko, ale już wiemy, już u Serbii widziałyśmy, że nie pojedziemy, także na pewno będzie jaka mini impreza tutaj przed blokiem, bo wiemy, że nasze dziewczyny z koszarkówki i piłka wodna, oni idą na ceremonię, także na pewno tutaj będzie przed blokiem mini impreza, żeby ich przywitali albo, nie wiem jak się to mówi, powiedzieli cześć. Żeby... Tak jest. A jeszcze tak na koniec zapytam, jak wyglądają te wszystkie obostrzenia sanitarne? Faktycznie macie tutaj tak, że nie można wychodzić z tych waszych hoteli, pokoi, czy gdzieś tam... No można troszeczkę pospacerować, można. Ale ogólnie to cały czas ja mówię, najlepiej być tutaj u swoim mieszkaniu, u swoim bloku i nie mieszać się tam z innymi ludźmi. To, co muszę mieć na jedzenie, to muszę, ale cały czas maseczka i mieć ręce. No tak, czyli tak jak wszędzie tak naprawdę, no to cóż, nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, że trzymamy kciuki, ponieważ nie ma Polek, to zarówno wy, jak i Włoszki jesteście tak nam najbardziej bliskie, a więc trzymamy kciuki. Ja już czekam, powiem szczerze, na te mecze medalowe. Mam nadzieję, że jeszcze w międzyczasie gdzieś będzie okazja, żeby się spotkać na chwilkę, żeby Dziękuję porozmawiać. Bardzo. Może już będzie troszkę spokojniej, bo dzisiaj widzę, mój mały człowiek bardzo chciał zaistnieć, no ale... Tak to czasami jest. Także trzymam kciuki, Dziękuję. Powodzenia, ponieważ u was wieczór, także spokojnej nocy. Tak, mi na drugi trening teraz jedziemy. A, jeszcze drugi trening. Tak. No to w takim razie przygotowujcie się w pełnym zdrowiu i czekamy na to pierwsze spotkanie z Dominikaną. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkie. Pa, cześć. No dobrze, to Jeleny już nie ma. Ja was oczywiście przepraszam za te wszystkie dodatkowe atrakcje, ale najważniejsze jest to, że igrzyska ruszają. Nie, tutaj, nie. Tatuś. Tatuś za chwilę. Co dla mnie jest istotne, to, że widzę tak naprawdę cztery zespoły, które chyba będą aspirować o te medale i tutaj widzę Amerykanki, Brazylijki, Serki i Włoszki. Myślę, że nikt tu więcej
nie namiesza. Oczywiście gdzieś tam dalej są jeszcze Turczynki i Japonki, ale biorąc pod uwagę te składy, jakie widzimy w tych zespołach, to raczej ta czwórka będzie walczyła o te najwyższe cele. No i zobaczymy za kilka dni, jak to będzie wyglądało. Ja powiem szczerze, będę miała okazję skomentować kilka spotkań w Eurosporcie właśnie na igrzyska i jestem ciekawa na otwarcie. Oczywiście Japonia z Kenią to bardzo egzotyczne spotkanie, ale pewnie też będzie bardzo ciekawe, więc no ja czekam z wielkim już napięciem na to, jak te igrzyska będą wyglądały. Wiemy, że VNL wyglądał dosyć ciekawie, mimo tego, że nie było kibiców. No, zastanawiające jest, czy podobną oprawą muzyczną będą tutaj próbowali Japończycy nadrobić się to, że jednak tutaj ciszy na hali może być dosyć dużo. Także czekam, jeszcze raz czekam, no i zapraszam Was na, może nie codziennie, może nie po każdej sesji meczowej, ale co kilka dni na takie podsumowanie, co to tam się w tym Tokio wydarzyło. Pozdrawiam i do zobaczenia.